Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вкалывают на комбайнах. Выпил Z2, H5OH, сел на Ниву, растели маш на ДТ, дом 500, Т-150, покормил перед этим порося. И пошел снег пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри, получаешь за работу в месяц автобusami kołchoz dowoził wiernych do kościoła. No i fajnie, no nie zdążyłem z przodu zrobić, bo odjechał. Dojechaliśmy do kolejnego kościoła. Nie znam tu tego. Bryła stała 110 lat i postoi. Nie ma problemu. No jest kawał kościoła. No i wchodzimy. Która cieszy się wielkim powodzeniem. A kogo my tu mamy? No mamy tu Czesława. Naszego Czesława Niemena. Dom Czesława Niemena tu się urodził. Czesław Juliusz Wojcicki. Jest właśnie fotografia z kościelnej książki. Aha. Gdzie była zaświadczona rejestracja obnarodzenia Czesława Juliusza Wojcickiego. Oś tam. I narodził się w Polsce, a przez 7 miesięcy семья okazała się w Sowieckim Sojuszu. Budował 1918-1918 roku. To właśnie temu domu amal 100 lat. Зрозуміло. Nowogródczyzna to jest teren, gdzie można powiedzieć, działała najmocniej, jedna z najmocniejszych armii krajowych, oddziałów armii krajowej. I tu był podział taki pułkowy, więc jeśli gdzieś stacjonował, jaki pułk stacjonował, to później te pułki armii krajowej mieli taką samą numerację.
Więc w Lidzie konkretnie stacjonował 77 pułk piechoty. Na terenie okręgu nowogródzkiego NUF działało 7 batalionów w końcowej fazie, którym dowodził właśnie Jan Piwnik Ponury. Po spaleniu się w Górach Świętokrzyskich został przerzucony tu, walczył pod Niewlaszami. Niewlasze są gdzieś około 35 km stąd, znaczy zginął w natarciu na Sztuczpunkt. Zamach. XIV wiek, 50-60. Zwiedzamy zamek. To widać, że cały jest chyba odbudowany. Bo tu jest taki dziedziniec zamkowy. No dziedziniec wygląda imponująco. Tam się wchodzi na mury i tam już nasi biegną. A tu jeszcze są siedzenia i czasami jakieś turnieje rycerskie się odbywają. Da się udowodnić, że część jest starej cegły, chociaż to nie jest takie pewne. No i na koniec barokowy kościół. Kamień, który mówi o założeniu miasta. Wreszcie oczekiwany od dawna jakiś posiłek. Tym razem. Пошел снег пахать, молотить ячмень. Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Слава вам! Так, да, увидели паню, чтобы нам показала вудку. Что правда, все усмехнула. Мыслишь, что пани хвали, а что так нет? Прошу. Какая жесть. Chudne, nie? Proszę. A jaka? Złota. Złoto. Złoty powiek. Złota. To bardzo dobra ze sklepu. Proszę. Ze sklepu? Na sklepu. A ja myślałem, że od sklepu. Nie. Słuchajcie, robić to. Zdjęcie tutaj. Chodź, ty też możesz. Cicho, ja zobaczę. A to się losy rozkręcić. Bardzo ładnie. Zdjęcie jest po prostu znakomite. Pierzyny dla gości. Tak? No, no to po prostu dwa łóżka i to porządne. Tu można lekkiej zadyszki dostać. Co nie jeden dostanie tą zadyszkę, ale niekoniecznie się przyzna. Blok jest surrealistyczny. No jak tam, leciutka zadyszka jest czy nie? Oczywiście. Też tak myślałem. O, a tu kolega też widzę, że zadyszka lekka go dopadła. Ale tylko troszkę. Tylko troszkę. Nie ma problemu. Ty biegiem. Zobacz, bo ja tu się każdego pytam, czy go zadyszka dopadła. A nie zadyszka? Jak? Zobacz, normalnie oddycham pełną piersią. No właśnie. No szybciej biegiem, bo mi się kończy klisza. Lisza. Trudna jest, jest albo klisza. I co? Lekka zadyszeczka jest? No nie, oczywiście. No właśnie, nikt, no tak mówiłem, nikt się nie... Magda, no chcesz być na kliszy, czy nie? No jest, Madzia, no to dygaj. No, treningek jest potrzebny. Brawo, brawo. Ale nie ma końca w zasadzie, wszyscy idą. Ewa, szybciej, 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 dajesz. No, no. Znaczy Iza, co ja mówię? Dobrze wiesz, o czym myślę. Chyba nikt nie wie tak.